Odpalam się już z pola, ale tak jak tam było mokro, to tu jest turbo bagno i w ogóle zobaczcie, co tu się dzieje. I w tym bagnie, patrzcie, myślę, fajny sygnał, w końcu coś będzie. Ja pierdzielę. No i moi drodzy, jestem, ale tak na razie przywitam się tylko z samochodu, bo powiem wam, że leje, pada, leje, pada śnieg, pada deszcz, wieje i powiem wam, że miałem parę dni takiej przerwy, chociaż na kanale tego nie widać, bo tych parę filmów, co miałem do przodu, to teraz mi pomogło w tym i filmy poszły, jest ich teraz już tam mniej, prawie zaraz będę na że tak powiem, na czasie. Ale mówię, muszę wyjść, bo ja po prostu nie mogę tak siedzieć, żeby nie wydreptać sobie tam ileś kilometrów. I mimo, że dzisiaj jest paskudna pogoda, powiem, leje, no normalnie wieje, może zdarzy się jakieś okienko zaraz takie, chociaż żeby trochę pochodzić. No i trochę pochodzę, tam taki mam ugorek, co ostatnio widziałem, że go tak położyło trochę. Ta zgnilizna już taka jest po prostu, że te trawy siadły i spróbujemy w tym ugorku, może tam coś pominąłem jeszcze kiedyś, także zobaczymy, nie? I tyle, nie przedłużam tego przydługawego wstępu i chodźcie, zobaczymy, co tam na tym polu się dzieje. Patrzcie, fatalnie to wygląda. To jest gorzej jak w tej baśni, gdzie ten zamek tam zarósł tymi chaszczami, to chyba był piękna i bestia tam. Dobra, nie będę głupot plut, ale tam jest takie wypłaszczenie. O tam. Albo po prostu tu jest jedna wielka jeżyna, zobaczcie. Szkoda, bo to jest fajny teren, powiem wam. Póki co. Ale to chyba był, też ja znalazłem. Coś mi się przypomina. Taki pal. Tylko nie wiem, czemu on leżał. Bo teraz oprę może, żeby ktoś zobaczył. O tutaj. No i dobra. Powiem wam, że ciężko to w ogóle powtarzający sygnał się, żeby się znalazł. W ogóle nie. Same jakieś sygnały, duchy, złomki. Tam było srebro w tamtym roku, pół marki. Ale patrzcie, tutaj by było. Tylko jak się tego pozbyć? Nie da rady. Nawłoć kanadyjska i jeżyny po prostu większe ode mnie. Ale w końcu jest jakieś coś. Co to jest? Plomba czy nie? Chyba falstart, wam powiem. Kurde, myślałem, że plombę. No jest to kawałek ołowiu. Widzicie, jak pada? No, pada jeszcze do tego. Nie no, wygląda jakby plomba była, ale chyba taka... Dobra, do następnego dołka. Odpalam się już z pola, ale tak jak tam było mokro, to tu jest turbo bagno i w ogóle zobaczcie, co tu się dzieje. I w tym bagnie, patrzcie, myślę, fajny sygnał, w końcu coś będzie. No i jest, ale co to? Zobaczcie, co z obrączka, gołębia w polu. Pierdziele. Dobra, nie chcę tego na zdjęciu już. Widzieliście na pewno. Do następnego dołka, jak ja tu wytrzymam dłużej, nie wiem. Powiem wam, że... No niby pierwsza moneta będzie, chyba. Bo ja się nie mogę dotrzeć tutaj do tego sztrucla, zobaczcie. Czy to jest moneta? No, żeby ja był bleszczaty na jedno oko, to by może uwierzył. Jeszcze pognieciony. Nie wiem. Na zdjęciu może wstawię to, ale to... No dziwne.
No dobra, lecimy się bawić dalej w tym błocie. A tym razem pod takim oto sygnałem równa 15, mamy kawałek żołnierzyka. O. No, niestety tylko górna część. No i tyle, do następnego dołka. Nie, a go przecież mam zaraz. Ale one mnie denerwują. Sygnały idealne. Ach. Ale już powiem wam, że ja ostatnio nawet nie pokazywałem. Tylko gdzieś tam wyrzucałem w takie miejsce, żeby drugi raz na to nie trafić. No te pociski po prostu dają sygnał idealny. O. No i tym razem chyba się doczekałem. Będzie moneta. Tylko co to za moneta, patrzcie się. Ale powiem wam jedno. Patrzcie się, ale to chyba nie moneta. Zobaczcie, coś się złoci tam. No był jakiś guzik. Totalny plaskarz, no wygląda jak moniak, patrzcie. Ale tu nic nie ma. A tutaj jest jakieś złote coś. Może będą jakieś napisy. No ja pierdzielę, no. No dobra, no tyle. Do następnego dołka. A teraz? No teraz to już moniak stuprocentowy jest. Tylko jaki? Pruski chyba. Czekajcie chwilę. No, jak już wyszedł, to taki, że wiecie, że nie wiadomo co, a ja obstawiam pruskiego, bo na PRL-a, na PRL-a to jest za cienki, o, to blaszka taka jest, a tutaj jakby coś widać, tak, że mamy taką w sumie normalną, nienormalną, normalną, nienormalną monetę, zobaczcie, pada jakiś styropian znowu. No i ja zaraz będę kończył, bo to już czas, powiem wam. Wystarczyło powiedzieć słowo kończył i już się rzucają, już się fanty rzucają. Rzuciła się plomba jakaś z napisami, taka mniejsza. Tutaj nie będę się nad nią rozwodził, bo po prostu wy ją widzicie na zdjęciu z opisem, jak tam na niej jest widać. No, także jeszcze chwila, powiem wam. Strumyk płynie zwolna. Coś było, rozsiewa zioła maj, nie? Do maja daleko, a ja... O, u mnie było to, co było. Dzisiaj już kończę, powiem wam. Spełniłem się, bo pochodziłem naprawdę, a przy władcy kamieni to po prostu mało ducha nie wyzionąłem. Przy władcy drewna dzisiaj. Co ja się tam z tym kołkiem naczarowałem, to wam powiem, że... Ale dobra, słuchajcie, nie wiem, czy z tego będzie jedna część filmu, bo tak czuję coś, że tam nic w sumie nie było, nie? No, dużo miedzi. O, powiem wam, że naprawdę dzisiaj dużo wyszło drutów miedzianych, jakaś blaszka, no ale ja wiadomo, tego nie nagrywałem, nie pokazałem też dwóch kulek, prawdopodobnie muszkietowych. Także tyle, nie? Słuchajcie, jakby była to jedna część, to wszystkim bardzo dziękuję, że
dobrnęliście do tego momentu, a jakby będzie druga część, to po prostu zaraz przeskoczymy i tyle, nie? Także ja dopiero się w domu dowiem, jak będę to montował, nie? I tyle. Pozdrawiam was gorąco i oczywiście zapraszam na następny film. Albo następną część filmu, zobaczymy, nie? Na razie. No i moi drodzy, wskoczyłem w końcu do mojego klasycznego mojego lasku, powiem wam. Milion razy odwiedzonego, ten klasyczny właśnie lasek to jest tutaj. I powiem wam, że tak o, jest słońce dzisiaj. Mamy słońce w końcu, po dwóch czy trzech tygodniach wyszło słońce, chociaż ono zachodzi co chwilę. I powiem wam, sam nie wierzę w to, co się stało, bo tutaj jest takie stare miejsce, gdzie jeszcze sprzed kilku lat, jak filmy moje byście znaleźli, chodzone, tutaj wyszło dużo pruskich fenoli. Tutaj, dokładnie w tym miejscu. No i też może tu. I patrzcie, chyba jest kolejny, no to jest aż niemożliwe. I powiem wam jedno, warto wracać w te miejsca, bo po zimie po prostu ta ziemia jakoś, nie wiem, pracuje, zamarza, odmarza i wiecie, te monety, co były w ogóle nieczytelne dla wykrywacza, schodzą na płasko bardziej. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale mam kolejną. Zobaczmy, co to jest. Fenol! Powiem wam. Fenol, klasyczny fenolek z cesarstwa. Trochę podjechany. No. Ale powiem wam, że jest. I wypadałoby znowu to miejsce teraz robić dokładnie. No bo jak teraz znalazłem fenola, to nie powiedziane, że tam ich nie będzie znowu. No masakra, to się od lat po prostu powtarza, cały czas. Patrzcie, jest pierwsza moneta i lecę do następnego dołka. Dobra, moi drodzy, zmieniłem teren. Tutaj w te takie dzikie ugory, to jak 100 metrów od tamtego miejsca. Oczywiście tam nic nie wyszło poza tym fenolem. No bo wiadomo, tak miejsce przeszukane, żeby tam nagle kilka monet, to nawet niemożliwe. Nawet na to nie liczyłem. Tutaj mam, patrzcie, jaką rurkę. Ale miedź, powiem wam. Miedziana rurka chyba. Ale dobra, rurka rurką. A ja rurkę chowam, sprawdzam dołek, a tu patrzcie. Obok jest jakaś krągłość. Jest guzik. O, ale ten guzik to taki guzik właśnie. Stary guzik. No i dobra, do następnego dołka. Pada. I to ostro pada, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. Co to będzie? Co to? No guzik chyba. Taki dziwny. Ja pierdziele. Tu jest taki teren, powiem wam, że tak o. No długo guzik mamy. Że tak o, można chodzić 3 godziny i nic. A można wejść i 12 część talara. I piękny guzik napoleoński, tak jak to było. Wow, dawno temu. Ale to było właśnie tam. Piękne słońce wyszło. Moi mili. Czekajcie, rękawice założę. Ja już byłem tak o w lasku, na tamtym polu. Już mówię, wrócę na srebrne pole. Może akurat na srebrnym polu nie ma nic. I jeszcze do tego zobaczcie na te chmury, które zaraz tutaj będą. I mówię, idę do domu, nie? Jakaś tam łuska wpadła, jakaś tam kulka, jakiś tam guzik, nie nagrywałem, no po prostu mi się tego nie chciało już nawet nagrywać. I dosłownie na sam koniec widzę jakiś duży, okrągły przedmiot. Pewnie aluminiowy, bo wysoko bił. Nie liczę na srebro. Ale ciekawi mnie, co to jest i po prostu zakończymy tutaj. Ha,
Ja pierdzielę. No akurat majówki tu tutaj się nie spodziewałem. Ale wyszła majóweczka. Taka piękna. No, powiem wam, warto było się dzisiaj wymęczyć, a naprawdę dzisiaj to była męka. Majóweczka, elegancka. Zobaczcie, stan nawet zadowalający, fajny stan. Ale ja liczyłem na to, że dzisiaj w tym kiepskim dniu coś wpadnie, chociaż jedno coś, żeby wpadło, mówię. I mam. Także słuchajcie, dzisiaj gile są, to są, wiadomo, i było to, co było. Z monet fajnie się zaczęło, bo tym fenolem, a później już było tylko coraz gorzej, nie było po prostu nic. Straciłem kilka godzin chodząc po tych polach i laskach po prostu, ale tylko dla zdrowia dzisiaj wyszło najlepiej. No i ta majówka na koniec, także film łączony, czyli ta część dzisiejszego dnia do tamtej z błota po prostu dołączę. Tak jak mówiłem, bo tam wyszło jakieś tam 10 minut, także nie było co nawet. A tutaj dzisiaj jest fajny fant, także fant całego filmu to majóweczka. I nie przedłużam, po prostu pamiętajcie jeszcze, żeby zostawić ślad po sobie, czyli nagrodę dla twórcy. A ja was gorąco pozdrawiam w ten słoneczny dzisiejszy dzień i zmykam do domu. Na razie, cześć.